I działa. Jesteśmy z powrotem w roomie. I... O, i Nabu opuścił grę. Dzień dobry, Mioszu. Dzień dobry, Leszku. Wywaliło nam Nabu. Jednego z finalistów mojego turnieju, gdzie można wygrać Shogun 2 Total War. Fall of the Samurai. Czyli niezależny dodatek. Czyli niezależny dodatek. I teraz musimy poczekać, aż wejdzie nam... Aż nie wejdzie nam Romeo Zero, za Rome Zero, tylko aż wejdzie nam Nabu. Bo to on ma... O, wszedł Nabu, dobrze. Dobrze. I teraz tylko czekamy, aż obaj gracze zaznaczą swoją gotowość. I możemy grać. I miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jak na razie widzę, że XSplit nie dropuje mi żadnych frame'ów, jak to ładnie powiem po angielsku, po polsku. I widzimy, że będzie grał... Dobra, Legwan weź już gotowość, ja poczekam na Nabu. Widzimy, że Ichiro będzie grał Rzymem, Suicydami, a Nabu będzie grał Rzymem... Jak się nazywali ci Rzymianie niebiescy? Juliani... Juliusze, nie, byli czerwoni. Brutusi byli zieloni. Byli zieloni, Brutusi. Scypioni, o! Scypioni, tak, to są ci z Afrycy. To jest Rzym Scypioni. Ci z Afryki. Wiesz co, ja już kastuję chyba z 10 mecz z rzędu. Ja obieram jakąś 70 truskawkę. I tak z 40 zjadasz. No, nieprawda. I Nabu gra Selucydami i oto zaczyna się nasz mecz, właściwie to wczytuje się. Ale znając komputer Ichiro, to będzie się jeszcze wczytywał i wczytywał i wczytywał, a Ichiro po drodze doniesie z dwa wiadra węgla. Bam! I... O! Nawet Ichiro nie jest tak źle. Zwykle jak mi się wczyta, to Ichiro jest tak gdzieś tu. A teraz jest już tu. To jest moja wspaniała jednostka, która służy mi tylko i wyłącznie do obserwacji. Nie będę się angażował w bitwę w ogóle. I czekamy na Ichiro. Co zrobisz? Szypułka mi spadła na ziemię. Mi już szypułkuje truskawki. Wielki finał! W tym meczu, znaczy w tym best of five, czyli w tych minimum trzech, maksimum pięciu meczach, dowiemy się, kto wygra cały turniej, który trwa już bardzo długo i zacząłem go z okazji 200 subów, a teraz mam już ponad 400, więc troszkę ten turniej trwa. Teraz ustawię swoje jednostki. Czemu mi nie działa skrót? A, działa mi skrót, nie zauważyłem. Dobrze, ustawię swoje jednostki, no rozpocznij bitwę i poczekamy teraz, aż przygotują się nasi zawodnicy. Przy okazji zobaczymy, ile wygrali pieniążków. 4 i teraz komenda na sprawdzenie tego jest HP. Wpisujemy HP i widzimy, że 9980 wydał Ichiro rodem z Scypionów, a monarchią Seleucydów Nabu wydał 9990, więc wydał 10 denarów więcej, więc teoretycznie jego armia ma przewagę 10 denarów. Chociaż to w ogóle się praktycznie nie sprawdza, ponieważ to jest cały Rom Total War. I tutaj będą Rzymianie, tutaj będą Seleucydzi. Zobaczymy, czy zawodnicy rozstawią się naprzeciwko siebie bezpośrednio, bo bardzo często w takich meczach, gdzie jest jeden obserwator, który zajmuje 1/3 pola niestety, ustawiają się kompletnie inaczej. Tak samo na przykład mógłby się tutaj ustawić Nabu, a Ichiro mógłby się ustawić tutaj i wtedy muszą do siebie zmierzać po skosie, ewentualnie mogą jakieś szalone manewry flankujące i takie rzeczy robić. Ale ustawili się prawie dokładnie naprzeciwko siebie i tutaj widzimy od razu defensywna, bardzo defensywna pozycja u Nabu. Ale armia nie jest wcale tak defensywna, bo tu są te falangi na przodzie i z tyłu są ci potężni katafrakci, ale jak widzimy nie mają zbyt wielu upgrade'ów. Możliwe, że chciał zmylić przeciwnika i więcej jego upgrade'ów idzie w falangę, ale też nie, więc to jest dość ciekawe. A ze strony Ichiro są potężnie wyupgrade'owani urbanci oczywiście i na skrzydłach są dwie jednostki Hastati. I z tyłu widzimy jazdę pretoriańską i chyba jazdę rzymską, albo auxiliari. Nie jestem pewien, chyba rzymską jazdę. I ci urbansi, te trzy jednostki urbansów, to będzie główna siła uderzeniowa. Ja zaznaczę sobie swoje jednostki, żeby tam się nie świeciły w tle.
główna siła uderzeniowa i to ogólnie będzie główna siła tej armii. Hastati przydadzą się całkiem na skontrowanie tych katafraktów, chociaż dwie jednostki Hastati będą stanowczo niewystarczalne, żeby taki tabun tutaj tych koni zatrzymać. I ta falanga, jak widzimy, jest kompletnie defensywna, kompletnie w miejscu stoi. Możliwe, że to jest taka strategia dość szalona, żeby zwabić przeciwnika, a później próbować tymi dość mobilnymi jednostkami kawaleryjskimi go objechać od tyłu i zniszczyć po prostu, uderzając w plecy, ale na razie widzimy, że zawodnicy po prostu do siebie się zbliżają. To jest, musimy pamiętać, że to są duże nerwy, ponieważ to jest finał, a nieważne jak mała jest nagroda, czy to tylko ten szogun, czy cokolwiek, to zawsze są nerwy w takich konkursowych grach. Tutaj ci Hastati przeniesieni bardzo mądrze na skrzydło, żeby skontrować tutaj ustawiających się katafraktów. Ta kawaleria powinna trzymać się z dala od tych katafraktów, szczerze mówiąc, ponieważ oni nie mają żadnych szans, ale jak widzimy, już tutaj przestawia ich także na to skrzydło, więc chyba chce wspomóc swoich Hastati, a ci Urbansi tutaj zaraz będą wykorzystywali swoje pilium, jeszcze w pilum. Jeszcze są ciutkę za daleko. Jeszcze kawałek podejdą i miejmy nadzieję, że nie odsłonią za bardzo swoich pleców, tak by tutaj nie wślizgnęła się chociaż jedna jednostka tych. I teraz ruszyli biegiem, ustawili się do pilum. Próba kontry ze strony tych falangitów, ale już nie zdążą i pilum idzie. Morderczy deszcz po prostu. Tu widzimy już pierwsze trupy leżą. Jak widzimy pilum, wydawałoby się, że ono nie jest wcale tak bardzo skuteczne, ale kiedy się spojrzy na te trupy, to jest od samego pilum te trupy, tak? Tutaj bardzo dużo jednostek pada. Jak widzimy teraz przewaga w ilości oddziałów, w samej ilości oddziałów tutaj bardzo spisuje się na korzyść Nabu, który teraz odbiegł tą jednostką chyba jednak ciut za daleko i Urbansi już przebili się przez pierwszą falę falangi. Co prawda odnieśli dość spore straty, nie wiem czy dadzą radę w ogóle się przebić. Ci tutaj w ogóle się nie przebiją, nie przebili, więc bardzo możliwe, że Ichiro ich wycofa, ale możliwe też, że nie. Straszny pogrom wśród kawalerii. Mówiłem, że ta kawaleria powinna trzymać się z dala od artefraktów, ale no nie mam komunikacji głosowej z tymi zawodnikami. Bardzo dobrze wysłani też wysłany jeden oddział falangitów, żeby zajął się tymi triali i w tym momencie wielki Hammer and Anvil zasłonięty przez Enemy General Slain, ale w tym momencie kończy się dominacja Rzymu w tej bitwie. Tak jak ładny był start z Pilum, to później po prostu Rzymianie nie mieli szans. No, teraz już niewiele zdziałają, nawet jeżeli ci Urbansi tutaj zaatakują na plecy tych katafraktów, ale to raczej się nie stanie, ponieważ jak widzimy Nabu bardzo sprytnie wycofuje tych katafraktów, kiedy tylko widzi nadjeżdżających Urbansów. I o, jednak okazuje się, że szala tej gry jeszcze nie jest do końca przechylona na stronę Seleucydów, ponieważ te jednostki tutaj wróciły z ucieczki, a właściwie nie wróciły z ucieczki, tylko poradziły sobie z tym, co wydawało mi się, że nie mają sensu sobie z tym poradzić. Nie patrzyłem tam akurat w tym momencie, bo patrzyłem na ten wielki Hammer and Anvil i okazuje się, że teraz Rzymianie są w całkiem niezłej formie. Tutaj zostało jeszcze dość sporo tych katafraktów, ale jak widzimy, tych Rzymian jest też tu bardzo dużo i bardzo dużo zostało potężnych Urbansów tutaj. Całe szczęście ta jednostka wróciła z ucieczki. Możliwe, że ta też wróci z ucieczki, bo jest ich tutaj dość dużo, ale to się okaże. Ta jednostka teraz, gdyby tylko jeszcze Nabu zauważył, że ona tu jest, to mógłby ją bardzo dobrze wykorzystać, bo tutaj widzimy, że ci jednostki Triari tutaj gonią tych katafraktów i zaraz możliwe, że nie dopadną ich, ale na pewno ich sporo przegonią, a te jednostki mogą się śmiało męczyć, one mają głównie w prawdziwym starciu mają stać w miejscu i przyjmować się ataki. Teraz Nabu wypatrzył, że może złapać jakieś uderzenie na tą jazdę, a z tą jazdą ma olbrzymie szanse wygrać. Ale niestety tuż za nimi są ci Urbansi i teraz aj, raczej niekorzystne starcie. Może te jednostki tutaj ściśnięte uciekną? Niestety nie, bo ta jednostka uciekła wcześniej. I to jest już stanowczy koniec. Wszystkie jednostki katafraktów uciekają. Rzymianie zostali tutaj na górze trupów końskich. Może nie górze, ale dość sporo tych trupów tu jest. I tam został jeszcze jeden oddział, biedny jeden oddział falangitów, który już nic nie zdziała. I właściwie to oczekujemy tylko i wyłącznie na GG. Te jednostki zaraz powinny obrócić się, o właśnie obróciły się i teraz idą pozbyć się tych falangitów. Jednostki kawaleryjskie za to, oj, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby zostawić, nie zostały jednak bez
bez pościgu, bez jednostek pościgowych, ponieważ gdyby te jednostki nie ścigały tych uciekających, to one mogłyby wrócić z ucieczki, a tego byśmy nie chcieli. Właściwie na pewno nie chciałby tego Nabu, Ichiro nie chciałby tego, Nabu by chciał. I tu ostatnia bitwa. Brawo Ichiro, nie spodziewałem się. Ostatnia bitwa w tej bitwie. Jakby to nie brzmiało. Ta jednostka Falangitów broni się jeszcze ile może, ale już została niestety kompletnie przytłoczona przez ilość Rzymian. I koniec. Armia nieprzyjaciela została rozbita. Ja uznaję porażkę. I w tym momencie mamy pierwszy mecz na korzyść Ichiro. Aż sobie zapiszę. Ichiro 1 na Bu 0. To jest pierwszy mecz. 1, 2, 3. Dobrze, i następny mecz po bardzo krótkiej przerwie. Jak widzimy. A, nie zapisałem powtórki. Ach, cholera. Trudno, nic się nie stało. I po króciutkiej przerwie wracamy z następnym meczem.
O, ta jest za miękka. Wiesz co, Legwana, w sumie nie musisz przerywać Twitcha, bo to jest trochę bez sensu. No ale nie, ja robię po prostu przerwy, wyświetlam ekran przerwy. Nawet nie nie potrzeba. Jedziemy już, pamiętaj, że buduję sobie ego w ten sposób. Spika, no spół. A, cholera, nie włączyłem TeamSpeaka. Sound muted. No, dobra, teraz włączyłem TeamSpeaka. Teraz wy mnie słyszycie, ja was nie. I oto drugi mecz z wielkiego finału z naszej rozgrywki Best of Five między Ichiro i Nabu. I tak oto na trawiastych równinach. Tak, to są trawiaste równiny. Przez moment zobaczyłem te górki tak i tak... Co? Tam jest z tyłu Mungano, który jest hostem tego meczu i też obserwatorem razem ze mną. I on nie będzie angażował się w bitwę tak samo jak ja. Wzięliśmy tylko po jednej jednostce, żeby móc w tej bitwie w ogóle uczestniczyć, czyli widzieć ją, ponieważ nie ma tu niestety trybu obserwatora. I to jest już drugi mecz z turnieju. Pierwszy mecz wygrał Ichiro. Cholera. I właśnie dostałem truskawkę, bo jest tutaj ze mną Miłosz, mój kolega. I później będziemy nagrywali inne rzeczy i teraz on po prostu czeka i się nudzi, kiedy ja komentuję Rome Total War. I jakbyście nie wiedzieli, rozpocznij dostawienie, matko boska. O, jadłem truskawkę. I wszystkie te bitwy odbywają się, aby... Moja jednostka, o. Aby któryś z tych dwóch graczy, którzy grają, czyli Ichiro lub Nabu, wygrali Shogun 2 Total War, ponieważ jest to finał turnieju, który odbywa się już od bardzo dawna. I jeden z nich, który wygra ten Best of Five, wygra także Shoguna 2 Total War Fall of the Samurai, który jest niezależnym dodatkiem i nie trzeba mieć dla niego podstawki, więc nawet jeżeli któryś z nich nie ma Shoguna, to będzie miał tą grę i będzie mógł w nią grać bez problemu. A teraz pozwólcie, że zjem truskawkę. O cholera, ale to czysta. Niam, niam, ale dobra, słuchawka. Jak to dalej pójdzie, to się uczulę, manie. I czekamy na zakończenie fazy rozstawiania. I jest koniec fazy rozstawiania, jakbym wywołał. I teraz armia Nabu. Oczywiście standardowi Brytowie, czyli bardzo dużo rydwanów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jedne rydwany z kosami. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Chwila, chwila, chwila. Zaraz zobaczymy. Możliwe, że będzie trzeba zrestartować. A, dobra. Wszyscy gracze? Okej. Dobra, nie zauważyłem, że jedni to są mucznicy. A reszta to są rydwany z kosami. Przed nimi stoją miotacze głów, też bardzo dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oddziałów. I przed nimi stoją doborowi... Legwan, znowu źle liczysz. Wiem, że znowu źle liczę. Napisał mi Geminex. I przed nimi stoją doborowi miecznicy, czyli standardowa armia do zbijania morale. A tutaj po stronie Ichiro... Srebrne tarcze, dużo srebrnych tarcz, za nimi łucznicy i za nimi dość dużo katafraktów. I zobaczymy, no ci łucznicy służą do tego, aby skontrolować tych miotaczy głów, zanim oni zdążą oddać swoje strzały. Ale wygląda na to, że łucznicy zostali wycelowani najpierw w tych panów z tarczami i mieczami, co nie było zbyt dobre, bo teraz już miotacze głów zaczynają swoje dzieło zniszczenia. Głowy nie dość, że mają straszne działanie na morale, to jeszcze oprócz tego są bardzo dobre w przebijaniu pancerza. Nie wiem dlaczego, mają bonusy do przebijania ciężkiego pancerza. Ale jak widzimy, te jednostki niedopilnowane, tutaj braki w mikro Ichiro mogą sprawić, że... O, poszedł generał, że to będzie masakra. Ale teraz bez tego generała nacje barbarzyńskie są dużo słabsze. Jak widzicie, tutaj deszcz głów cały czas się odbywa. Są dużo słabsze. I zobaczymy. Tutaj pierwsze ucieczki ze strony Seleucydów i pierwsze ucieczki także ze strony Brytów, więc zobaczymy. I teraz... Głupio to wygląda. Wygląda jakby wszystkie jednostki uciekły z walki, ale nie, jednak zostały tutaj te rydwany i one teraz
zaczynają przeważać szale na stronę Brytów, te jednostki falangi są źle mikrowane cały czas. Już drugi taki błąd widzę. I teraz obawiam się, że to sprawi, że niestety, ale Ichiro przegra. Więc będzie jeden... Przepraszam, do jednego to ta truskawka się przyjęła po prostu. Tutaj te katafrakty jeszcze wróciły z ucieczki i teraz ruszają, żeby może coś jeszcze działać, jakiś cud, ale obawiam się, że już na cuda jest w tym momencie za późno. Gracz poddał się Mungano i w tym momencie jest jeden. A nie, Mungano. Matko jedyna, Mungano, sprawiłeś, że myślałem, że już koniec bitwy. A to jeszcze nie jest koniec bitwy oczywiście, bo nie Mungano się miał poddać, a Nabu, ale Nabu się jeszcze nie poddał, czy Ichiro właściwie, bo Nabu raczej nie ma zamiaru się poddawać, ponieważ on to stanowczo wygrywa. Jego miecznicy tutaj, a nie, to jego łowcy głów wyrzynają wszystko, co się da. Szczególnie tych łuczników, bo tylko oni to praktycznie zostali. Dziękuję, Geminix. Geminix mi 15 minut po zjedzeniu z dostawki napisał smacznego. Dziękuję. Ci falangici teraz tutaj... No, trudno powiedzieć... Uciekają, to na pewno, ale trudno powiedzieć... A nie, ci jeszcze nie uciekają, to drugi oddział ucieka, ale ci są w takiej niejakiej pozycji, bo ani nikogo nie biją, ani nikt ich nie bije i nie wiem, czy to jest Miss Micro, czy to jest po prostu jakiś taki taktyczny zabieg, żeby oni stali po prostu bezpieczni. Ci, o, jeszcze byli druidzi, których nie zauważyłem kompletnie. Druidzi służą do podbudowywania morale Brytów i jak widzicie, mówiłem, że armie brytyjskie bez generała są mało warte. Później się okazało, wyglądało jakby ci Brytowie mieli to wygrać i znowu szala przechyliła się na stronę Seleucydów i tym razem wygląda jakby to Seleucydzi mieli... ja to pisałem 2 minuty temu, dobrze, 2 minuty temu. Jakby to Seleucydzi mieli wygrać. I teraz jakby tylko udało im się przegonić wszystkie jednostki. Czy wszystkie już uciekają? Nie, jeszcze tam z tyłu zostały jedne rydwany i one teraz wpadają w tych łuczników. I nie jestem pewien, czy tak, Ichiro to widzi, przekierował swoich i armia nieprzyjaciela została rozbita, dlatego ja teraz też uznaję porażkę i zaraz zobaczymy tabelę wyników i w tym momencie jest 2 do 0 dla Ichiro. I dokonał tego, co uważał za niemożliwe, czyli pokonał za pomocą Seleucydów Brytów. Więc jest znowu 1-0, jest teraz już 2-0, więc trzeci mecz może być meczem decydującym. Nie będę zapisał nawet powtórki, bo i tak mam to wszystko nagrane, tak? Bam! Klikamy dalej i widzimy się po bardzo krótkiej przerwie.
I oto przed nami trzeci mecz, być może mecz decydujący, jeżeli wygra go Ichiro. Jeżeli nie, to wtedy ta seria przedłuży nam się jeszcze o co najmniej dwie rozgrywki. Ponieważ następny mecz... o co najmniej jedną rozgrywkę właściwie. Takie myślenie abstrakcyjne jest dla mnie dość trudne, szczerze mówiąc, ale zobaczymy, jeżeli wygra w tym momencie Ichiro, to do niego powędruje gra. Gra Shogun 2 Total War, Fall of the Samurai. Tu widzicie moją armię i armię Gaminexa. Oj, nie wyłączyłem TeamSpeaka, niestety muszę zrobić teraz tak. Coś czuję, że tym razem... Tak? O, i teraz już możemy grać dalej. Mam nadzieję, że to nie spowodowało desynchronizacji. Gardło mi już wysiada. Powoli. A jeszcze mamy kastę do zrobienia później. Więc chyba będę musiał się posilić trochę wodą. I czekamy oczywiście na Ichiro, aż jego komputer na węgiel zatrybi i odpali mu Roma. Ktoś mi coś wysłał znowu na Steamie, ale na Steamie nie jestem w stanie tego odczytać, więc przykro mi. Jeżeli słyszysz to, co mówię, to mógłbyś to napisać na TeamSpeaku. Byłoby dużo lepiej dla mnie. Dużo łatwiej. I oto Ichiro się wczytała gra. Klikamy rozpocznie rozstawianie. Oczekujemy na rozpoczęcie przez innych graczy fazy rozstawiania. Bierzemy swoje jednostki jak najbliżej środka, żeby może widzieć jakieś nazwy, chociaż wątpię. Zwykle się ich nie widzi. Ustawiamy je w szyku wolnym i dajemy rozpocznij grę. I teraz tylko czekamy na innych graczy. Możemy zrobić sobie 6 trik HP. I sobie zobaczyć, że oczekiwanie na 1 i 2, oczekiwanie na Ichiro i na Nabu. I Ichiro wydał dokładną ilość pieniędzy taką, jaką miał. Nabu nie wydał 6 denarów z tego, więc bardzo bliski w denarach mecz. Przypominam, że to jest trzeci mecz, więc grają zawodnicy już na 20k. W pierwszym meczu grają na 10, w drugim na 15, w trzecim na 20k, więc to już jest uważane za duże fundusze. I grają nacje, które się tak jakby kontrują, bo gra partia, która jest oparta bardzo, ale to bardzo na kawalerii, i Grecja, która nie ma żadnej kawalerii i ma praktycznie same jednostki falangi, więc to może być bardzo trudny mecz dla Nabu, tak, który ma partię, ale partia sama w sobie jest potężną frakcją, więc nawet jeżeli Grecy będą mieli samą falangę, to dobrze mikrowana partia może ten mecz wygrać. Teraz uważajcie, będzie trochę szumiało, przestawiam mikrofon. Dalej siedzi tutaj Miłosz i dalej niczym murzyn na polu bawełny on... Niestety, skończyłem. O, Miłosz skończył, więc już nie ma więcej ubierania truskawek. No i teraz czekamy. Czekamy znowu na zakończenie fazy rozstawiania. Skończyły się nam truskawki. Mamy... O, shit, mamy 2,5 woreczka. A powinno być ile? Ze 4 co najmniej. No dobra. Mamy 2,5 woreczka. I tak jest, ja wiążę woreczek, a tam... A ja mam już toczy się litwa, a ja jem słuchawkę. Niech leży. Dobra, widzimy tam pierwsze jednostki, jakie tu jadą, to jest jazda perska. Dwie dopuszczone. Tak, skończyliśmy się na słuchawki. Fuck. Mam teraz jakieś szpułki w zębach. Dwie dopuszczone przez CWB jednostki jazdy z łukami, tak? Kawalerii łuczniczej. I tu idzie potężna armia Spartan. I czyli oczywiście... A nie, to Gaminek ma problem z połączeniem. Ciekawe. Potężna armia Spartan. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jednostek Spartan, czyli maksymalna ilość, którą dopuszcza CWB. Oni są oczywiście na maksa wygradowani. Tutaj są też łucznicy, co jest dość ciekawym wyborem, ale może i dobrym, żeby pozbyć się tych tutaj wrednych jednostek ostrzeliwujących tych Spartan, którzy raczej są niepodatni na strzały, tak prawdę mówiąc. Tutaj też są łucznicy i to są ci, jak oni się nazywają? Numidyjscy łucznicy pewnie, albo coś takiego. No i oczywiście kupa katafaktów, zero jednostek do walki wręcz, bo branie chyba jednostek do walki wręcz na taką armię, szczególnie grając partią, byłoby dość głupie. Tutaj te strzały lecą, ale jak widzimy, wśród Spartan nie ma żadnych ofiar. Tutaj leżą tylko pojedynczy łucznicy. Ani Spartanie na tym nie ucierpieli, ani nawet ci hoplici. Ciężcy hoplici chyba to są. Ta jazda zajeżdża od tyłu i teraz zgarnia strzały na tych hoplitów i ci hoplici zaczynają
padać, ponieważ dostają w plecy, widzicie, tam widać pięty jakieś achillesowe, jakiegoś człowieka martwego. Ci Ursins też dostają po plecach, ale to akurat nie ma prawie najmniejszego znaczenia, ponieważ oni są tak samo podatni na strzały z przodu, jak i z tyłu. I teraz te dwie armie będą stały i do siebie strzelały. I zobaczymy, kto się pierwszy wystrzela. Wygląda na to, że... Nie wiem, na co wygląda. Zależy od tego, jak szybko zostaną sfokusowani ci ta jazda numidyjska, tak? Czy perska? Perska jazda chyba. Na razie oni w ogóle nie są ostrzeliwani, więc... Grecja ma przewagę. Pisze Geminek swoim komentatorskim tonem. Mój głos już w ogóle odmawia posłuszeństwa. Oznaczymy sobie moje jednostki. Ci łucznicy tutaj prędzej czy później zostaną wystrzelani, ponieważ tu jest... ci mają przewagę liczebną, a wzajem ci kreteńscy łucznicy są całkiem nieźli, więc... bardzo dobrze robi ogólnie nabór, że ostrzeliwuje ich od pleców i to tą jazdą perską, ponieważ... już nawet gubię wątek. Ponieważ ci do nich nie strzelają i mają swobodny ostrzał na nich bezpośrednio i bezproblemowo, a ci Spartanie na razie stoją i nie wygląda to, żeby któryś z graczy chciał się ruszyć. Nabu jest zadowolony z sytuacji, ponieważ jego katafrakci są nieostrzeliwani, a jego jazda perska ostrzeliwuje przeciwnika też nie będąc ostrzeliwana. A Ichiro jest zadowolony, że nie traci Spartan, chociaż gdyby zauważył, że tutaj ci koleś... A, zauważył, że ci koleś są ostrzeliwani i teraz obrócił ich twarzą do tej jazdy perskiej, dzięki czemu oni mogą zasłaniać się tarczami, kiedy widzą nadlatujące strzały. I to bardzo zwiększa ich obronę. Tutaj padają Spartanie i to ilu Spartan już padło? Ze czterech, więc oni też muszą być natychmiast... Czterech, więc oni też muszą się natychmiast obrócić i kolejni Spartanie padają, to są olbrzymie straty i te straty mogą zdecydować o wyniku tej bitwy, jeżeli nie będzie jakichś większych mikro zarządzanych pomyłek, czy pomyłek w mikro zarządzaniu, o w ten sposób. Teraz oni ustawili się twarzami do tej jazdy perskiej, a ci ustawili się twarzami do tamtych uszczników, dzięki czemu oni zasłaniają tarczami plecy Spartan. Ale Spartanie, jak widzimy, dalej odrobinę padają. Co jest dość ciekawe, ponieważ takie jednostki praktycznie nie mają prawa przebić pancerza, jaki jest na Spartaninie, czyli, przypomnijmy, czyli różowego czerwonego szlafroku, który na sobie mają, czy prześcieradła. Oprócz tego mają na głowach ganki i jakieś bardzo duże talerze na ramionach założone. I, no i patyki, oczywiście, każdy nosi patyki w tej grze. Katafrakta mają patyki? Mają niebieskie patyki, no patrzcie. Nawet łucznicy mają patyki i wystrzeliwują je z łuków. A nie, łucznicy nie mają patyków. Geminek wstrzymał grę. Nie wiem dlaczego Geminek chciałby wstrzymać grę. Deszcz pada! O! O, really, dobrze. Geminek zauważył bardzo ważną rzecz. Deszcz pada, co w ogóle nie zmienia... No bez jaj. Geminek, przyznaj się bawić czasem, bo mi spamujesz tylko na ekranie. Draniu. No i ta gra... Ichiro powiedział przed meczem, to będzie długa gra. I na to się zanosi, że ta gra będzie bardzo długa. O, Ichiro napisał, nie spampało. Więc Ichiro, plus dla ciebie, za to, że zwróciłeś mu uwagę. Ale no prędzej czy później któryś z zawodników będzie musiał jakiś ruch zrobić. Czy to kiedy łucznicy się wystrzelają ze strzału, czy to kiedy... wszyscy wymrą po prostu. Sorry, komp mi przymulił i dlatego spamowałeś potrójną szybkość, podwójną szybkość, normalną szybkość, tak? Ech, ściemniasz. Tych łuczników już to prawie nie ma i wtedy niedobitki tych łuczników będą mogły sfokusować tą jazdę perską i to nie będzie przyjemne dla jazdy perskiej. Ponieważ mówiąc niedobitki, mam na myśli całkiem sporo tych łuczników jeszcze jest. Więc wtedy zostaną u Nabu tylko i wyłącznie katafrakty i nie wiem, czy będzie mógł cokolwiek zrobić z tymi katafraktami przeciwko Grekom. Przeciwko armii czysto falangickiej, która jest jeszcze praktycznie w pełnym składzie, jeżeli nie liczyć tych łuczników, którzy tutaj i tak służyli tylko do wybicia łuczników przeciwnika. Więc... O, widzę, że zaczyna się jakaś akcja w końcu. W końcu! Pierwsze ruchy Nabu na lewe skrzydło. Więc tutaj będą od prawej flanki atakowali
Ichiro. O rany, już prawdopodobnie słyszycie, że mój głos jest bardzo zmęczony. Już gardło mi boli, jak mówię. Tutaj te katafrakty pojedynczo tutaj padają, na razie jeden padł właściwie, ponieważ one są bardzo niepodatne na ostrzał. Jak widzicie, tutaj właśnie poszła na nich całkiem spora salwa i nic się nie stało. I teraz one wchodzą w zasięg strzału i stanęły. I teraz prawdopodobnie... O, dziękuję Joshu. Josh podał mi Nasty Green Tea. I prawdopodobnie Nabu teraz się same. No i co teraz zrobić w takiej sytuacji? O, jak dobrze. Spłynęło przez moje gardło nektar Nasty. I teraz naprawdę sytuacja jest dla niego trudna. Mógłby próbować jakieś łapać przeciwnika, kiedy nie jest gotowy, ale to będzie bardzo trudne. Ekstremalnie trudne, żeby tutaj zaatakować takiego bloba. Musiałby najpierw zmienić formację na bardzo wąską i później próbować wbić się do środka, ale wtedy też prawdopodobnie zostanie po prostu... Wszystkie jednostki się obrócą do niego, zmiażdżą go, a później się obrócą z powrotem do środka. Teraz... Ci panowie nie mają już strzał. Widzicie, oni wyciągnęli... blob. Ci panowie wyciągnęli już swoje sztylety, więc to oznacza, że nie mają strzał. I to też jest dość problematyczne. Ci jeszcze strzały mają. Więc... I... Oj, bardzo blisko. I uderzyli delikatnie w bok i jest teraz dość duży lag ze strony Nabu tym razem, więc dzisiaj wszyscy doświadczają lagów. I zobaczymy, czy jakoś zareaguje. Tak, od razu poszli ci Spartanie, więc trzeba się szybko wycofać, bo Spartanie, kiedy spotykają się z kawalerią, to nie jest ładny widok, naprawdę. I... Teraz ten wielki loop circle tak zwany zmienia się powoli w jedną linię, ponieważ wszystkie jednostki zaatakowały do jednej strony. Teraz gdyby ci Spartanie wyciągnęli falangę, byłoby po grze, ale na razie oni tej falangi nie wyciągają, co jest dość zaskakujące. Ichiro jeszcze nie decyduje się na falangę. Teraz powoli wyciąga falangę i zaczną padać trupy. Udało się pozbyć, Nabu udało się pozbyć tych huczników, ale... No dużo już w tym momencie nie zdziała. Stracił też swoich... swoją jedną jednostkę kawalerii perskiej i stracił też dwie jednostki katafraktów, więc tych jednostek jest tu już bardzo niewiele i obawiam się, że Nabu po prostu będzie musiał w pewnym momencie poddać grę i jeszcze łapie tych łuczników, chyba tylko po to, żeby mieć kisy, bo taka ilość falangi kontra kawalerii, jakiejkolwiek ilości kawalerii, to jest po prostu GG, więc obawiam się, że ten finał wygra Ichiro do zera. Nabu nie udało się wygrać ani jednego pojedynku z Ichiro. Okazuje się, że Ichiro jest po prostu bardzo dobrym zawodnikiem. Świetnie sobie radzi z tą grą i na pewno zasługuje na to, żeby dostać Shoguna i żeby pokazać swoje umiejętności w Shogunie, który też jest bardzo mikrointensywny, a oprócz tego jest dużo bardziej zbalansowany, jeżeli chodzi o takie aspekty. Teraz dwie jednostki i Spartan złapane trochę poza formacją, poza tym dużym blobem, ale nie udało się ich przepłoszyć, więc znowu teraz musi Nabu się wycofać, żeby nie stracić, żeby stracić jak najmniejszą ilość tych jednostek. Trochę ich tutaj jeszcze zostało zaczepionych. Jeszcze padają tutaj jacyś maruderzy, którzy zostali z tyłu. I kolejna szarża, teraz już chyba szarża desperacji, ponieważ... Jeżeli tutaj powstanie falanga, to on nic nie zdziała. Jeżeli falanga nie powstanie, to wygra tą grę. Jeżeli falanga powstanie, no to jest koniec gry. I jak widzimy, falanga powstaje i tych jednostek kawaleryjskich pada coraz więcej. Kolejna jednostka katafraktów ucieka. Jeszcze dobiegła jednostka hoplitów. Tutaj jednostka jazdy perskiej wraca z ucieczki, ale ona chyba tylko może przepłoszyć tych tutaj łuczników, którzy i tak już niewiele działają w tej bitwie, ponieważ na katafraktów oni nie są zbyt skuteczni. I teraz te jednostki już po prostu poruszają się w falandze i przyjmują na siebie te ataki. Jakieś używane okrzyki widzimy w bólu i cierpienia. Słyszymy, okrzyków się nie widzi, jak wam. I nieprzyjacielski generał stracił kontrolę. Wszystkie jednostki uciekają, została jedna ta jednostka. Więc to jest stanowczo GG i brak cierpliwości GG Nabu. Nie rozumiem, czemu brak cierpliwości. I tak nic by nie zdziałało, obawiam się. I teraz ja mogę także uznać porażkę i... Shogun 2 Total War Fall of the Samurai wędruje w ręce Ichiro, który niestety chyba będzie musiał kupić nowy komputer, żeby uciągnąć Shoguna, ale grę ma. Tak jest. Czy chcesz wyjść z gry? Tak.
gracz poddał się. GG dla obu zawodników i gratulacje, bardzo duże gratulacje dla Ichiro za to, że udało mu się przejść przez tą serię i ogólnie bardzo mało meczów rozegrał, ponieważ bardzo dużo miał przeciwników, którzy walkowerem poddali gry. Jeszcze zapiszemy sobie powtórkę jako turniej finał. I ja dziękuję wam, że byliście ze mną przy tym streamie, jakże długim i jakże... Tak, Ichiro masz szoguna, uśmieszek. Gratulacje. Jakże długim i jakże męczącym dla mnie streamie. To by było na tyle na dziś. Sprawdź, do ilu osób mówiłeś. Sprawdzę do ilu osób, ale to już poza tak zwanym nadawaniem na żywo, jak się mówi. Poza... Kastowaniem. Dobrze. I trzymajcie się. To mówiłem ja, Legwan. Gratulacje dla Ichiro i cześć.